Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obok mnie Ania Pawłowska z Polonii Warszawa, nie inaczej i też nie inaczej, że po drugim zwycięstwie ligowym w nowym sezonie Energa Basket Ligi Kobiet. Gratulacje wielkie dla ciebie i dla zespołu. Dziękujemy. Jeden punkcik się udało na koniec wyszarpać. Jak to wyglądało z perspektywy parkietu? Myślę, że to nie ma znaczenia, ile punkcików jest na końcu dla nas. Ważne, że jest chociaż ten jeden. Mhm. Myślę, że mecz na pewno mógł się podobać kibicom, bo prowadzenie chyba często się zmieniało. 13 razy tutaj czasem można podejrzeć. My byliśmy górą, później nam trochę nie szło. Ślęza była górą, więc takie ze zmienny wynik, ale... Ale na szczęście skończyło się dobrze. Jak myślisz, z czego właśnie wynikały te takie częste zmiany prowadzenia i też to, że na przykład no, najwyższe prowadzenie Ślęza to było zdaje się 10 punktów jeszcze w drugiej kwarcie, ale też jakby dosyć szybko dogoniłyście i wyszłyście na prowadzenie. Z czego jakby wynikało to, że żaden zespół nie mógł jakoś tam zbudować takiej większej przewagi na dłuższy czas w tym meczu? Myślę, że może trenerzy też próbowali różne rozwiązania i czasem niektóre działały, niektóre nie. I jeśli coś nie działało, to drugi zespół to dobrze wykorzystywał, a jeśli znaleźliśmy jakieś luki, jakby błędy u Ślęzy, to my zaczęliśmy to wykorzystywać i dlatego tak na przemian. Tak żartobliwie można chyba powiedzieć, że te Ślęza wam leży, bo i dwa zwycięstwa w poprzednim sezonie i teraz też jak na razie przynajmniej wygrana. Nie, no za każdym razem były to bardzo ciężkie mecze, ale bardzo się cieszę, że z tych trzech wyszliśmy zwycięsko. Ten tydzień w ogóle będzie intensywny, bo znaczy ten tydzień, te kilka czy tam troszkę więcej niż kilka dni, tak? Bo w sobotę mecz w Poznaniu, dzisiaj, czyli co mamy, środę właśnie Ślęza, no a już w niedzielę Lublin. Dokładnie, ale mamy bardzo szeroką ławkę, każdy może wejść w każdym momencie na boisko i dorzucić coś od siebie, więc myślę, że damy radę. A ty osobiście tak wolisz, że... po jakiejś takiej no, dłuższej przerwie międzysezonowej, że tak intensywnie się zaczyna już to granie ligowe? Czy wolałabyś trochę więcej czasu na regenerację? Nie, zawsze fajniej się gra niż trenuje, więc ja się cieszę, że jest bardzo dużo meczy, jakby się nałożyło i myślę, że każdy się cieszy, że możemy jakby z kimś rywalizować, nie tylko ze sobą na treningach. Na to się czeka jakby cały okres przygotowawczy, żeby później grać. Jasne. Super. W Lublinie myślisz, że też uda się powalczyć z miejmy nadzieję, że skutecznie o zwycięstwo. Będziemy walczyć w każdym meczu tak samo i mam nadzieję, że się uda, ale Lublin na pewno będzie bardzo ciężkim przeciwnikiem. Mają bardzo dobre zawodniki, dzisiaj też podkoszowe. Ale myślę, że nasi trenerzy na pewno wymyślą jakieś taktyczne zagrania, które będą mogły nam pomóc. No już w zeszłym sezonie było bardzo blisko podczas meczu w Warszawie, kiedy dogrywka ostatecznie rozstrzygnęła, więc kto wie. Tak, dokładnie. Będziemy walczyć na pewno. Ty jakoś tak troszkę podchodzisz inaczej do tych meczów z zespołem z Lublina, bo tam też sezon w Lublinie nie był spędzony na twoim koncie. Nie, jakoś nie, jakby nie biorę tego jakby. Okej, okay. Czyli większy związek z Polonią już trochę. Teraz przynajmniej, taką mamy nadzieję. Dobrze, bardzo, bardzo się cieszymy i gratulacje dzisiejszego zwycięstwa. A ja jeszcze podpytam o to, co się działo między sezonami, bo było też granie w 3x3 i to na poziomie reprezentacyjnym. Ty byłaś w składzie zespołu, który wywalczył, tak mówiąc kolokwialnie, bilet do Grazu, czyli na Mistrzostwa Europy. Także wielkie gratulacje dla ciebie. Natomiast no, akurat tak się złożyło decyzją sztabu, tutaj może nie będziemy komentować, że na sam turniej już nie pojechałaś, ale chciałam cię zapytać, czy myślę, że na pewno gdzieś tam śledziłaś poczynania koleżanek tak, z zespołu. Tak, oczywiście. Jakby czułam się częścią tego zespołu. Słusznie. Byłyśmy razem na kwalifikacjach. Bardzo się cieszę, że wtedy mogłam dziewczynom pomóc i że awansowaliśmy do tych Mistrzostw Europy. To, że nie pojechałam na Mistrzostwa Europy, jakiś tam może, no nie wiem, nie było jakiegoś znaczenia, że przestałam kibicować dziewczynom. Bardzo, bardzo kibicowałam i bardzo się cieszę z tego sukcesu. I no tak. Była decyzja sztabu, tak w tym momencie był to najbardziej optymalny skład i tyle. Jasne. Mniej stresujące jest granie i możliwość decydowania przy mojego meczu czy oglądanie. Bardziej stresujące jest oglądanie tego wszystkiego przed ekranem. Zdecydowanie.
No tak. Znaczy ja mam tylko perspektywę kibica, ale tak, to bywa stresujące. Nie wiem jak, znaczy gdybym ja miała rzeczywiście grać na jakimkolwiek poziomie, to pewnie byłoby to jeszcze bardziej stresujące, obawiam się dla wszystkich, w tym dla mnie. Okej, dobrze Aniu, to co? Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trzymam kciuki za najbliższy mecz w Lublinie i za kolejne wasze spotkania i też jeszcze raz gratuluję też, bo tak jak w mojej opinii gdzieś tam ten brązowy medal też masz jak najbardziej przyczynek do jego zdobycia.